Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Jest. Jedziemy, dobra? Żebyś ja go co? Jak najszybciej uciekł. Ja go jak syna wziąłem na scenę, kurwa. Dobra, Marcin. Jest. Witam was bardzo serdecznie, jesteśmy świeżo po pojedynku Marcina Wrzoska. Witam cię serdecznie. Nie zdziwcie się, kochani, jeżeli po tej rozmowie będzie 5-minutowy czarny ekran. Dlaczego? No bo chcesz wyjść? Ja po prostu nie mam siły. Ledwo łapię ostatnie oddechy. Tak szybko ci odwaliło, co? Po wygranej. No, nie, mordo, po prostu chcę trochę czasu spędzić z przyjaciółmi. To jest dopiero 21.20. Właśnie, już jest, kurwa, już jest 21.20. No. Już. Nie, kolega na mnie szatni czeka i muszę po prostu się z nim zobaczyć, bo... No, dobra. Na FaceTime jest z dziećmi, musimy jego porozmawiać. Dobra, no to pogadamy. Ale w ogóle nie miałem szansy, też chciałbym powiedzieć, bo nie miałem szansy, a tutaj dodaję ci trochę uczają. Na wywiad w pracy chciałbym powiedzieć, że ogólnie tą walkę i całe to wszystko dedykuję mojej córce Emilii, bo bardzo ją kocham. Niestety mamy bardzo mało czasu, ze sobą spędzamy ostatnimi czasy i bardzo mi przykro z tego powodu. Pozdrawiamy cię, mały byczku. Kiedyś pewnie obejrzysz ten wywiad. Byczyco ma. Marcin, ciężki pojedynek. Ej, właśnie teraz do byczycy się odniosę, bo... No byczyca to jest jakby krowa, nie? Zanim bekę, bo Wiktoria Czyżewska, nie? Poznałem Wiktorię, ogólnie to jest beka, no nie... Odbierz takiego personalnego, ten przytyk, tak? Ale to nie sobie leży. I Wiktoria wygrała przez ten zajebisty knockdown. No tak. I Wiktoria mówi, że ona jest Chikatoro, czyli kobieta byk, tak? A ja mówię, no kobieta byk to jest... Byczyca? Krowa. Krowa, no tak. No, ja mówię... no ale to nie jest żadna obraza, no. Ale mówię, to jest takie śmieszne. Pozdro, Wiktoria Wodek. Pozdrawiamy. Tak ci kibicuję i wiedziałem po prostu, że zrobię zajebistą karierę. I oby dalej się rozwijała. Trzymamy kciuki, Wiktoria. Byczyca brzmi lepiej niż krowa jednak, nie? Tak, byczyca jedziesz. Marcin, powiem ci tak, nie wiedziałem, że Filip ci aż postawi takie ciężkie warunki. Wiesz, to jest boks w małych rękawicach. Punches chance tutaj jest. No, ale powiem tak, ale mistrza byłego KSW. Tak, ale to było dawno. Dlatego zacznijmy. Moja walka na tym była w 2015 roku, czyli prawie 10 lat temu, tak? Ale jaja, no tak szybko czas leci. Czas leci, kurwa. Ja już mam 37 lat. Bardziej bawię się tym sportem. Oczywiście z Filipem mieliśmy tutaj jakieś personalne animozje, które wyjaśniliśmy w pracy i ja zostawiam to za nami. Filip, ja powiedziałem, mogę go obrażać, mogę go kurwa nie szanować, ale na pewno go nie zlekceważę, bo wiem, że będzie chciał wygrać tą walkę. Widzisz, że on tu przyszedł przegrać? No nikt tu nie przyszedł przegrać. No dokładnie, kurwa. A wiedziałem, że jest... Byłem żołnierzem, tak, nie wiedziałem, że się nie podda. Wiedziałem, że jakby, no, kurwa, no musiałby naprawdę być nieprzytomny, tak? I wydaje mi się, że było bardzo blisko w tej pierwszej rundzie, był nieprzytomny. Ale mówię, sędzia Cezary, fajny mu to prezencik. No chuj, no. Taki zaczepiasz, co? Taki live. Cezary, następna walka z tobą. Grapplingu, bo on jiu-jitsu to robi, nie? A, no tak, no stary tak. Grappler. Marcin, na ile to była ustawka, na ile to był prawdziwy konflikt? Nie było żadnej ustawki. Nie? Ja, kurwa, ja się sam, kurwa, nie spodziewałem tego, no i jakby, jak ktoś już bije otwartą ręką w twarz, no to kurwa, jest coś nie tak, nie? No ale mówię, no dzisiaj daliśmy sobie w mordę, co ja jeszcze mogę mu zrobić? Mam na niego czekać pod szatnią, nie wiem, kurwa, mu wbić kosę, wbić mu, kurwa, kosę naostrzoną, kurwa, tą szczoteczkę do zębów, jak, kurwa, w serialach w Ameryce, kurwa, po żebro wbić. No nie wiem, czego byście chcieli. No to pobiliśmy się już dzisiaj. Jak... Ja, słuchaj, pytam, bo już jest po. Już jest po, no ja dla mnie już... Faktureś możesz wystawić, tak, że już mogę pytać. Temat. No teraz mogę iść kogoś z jego managementu, nie? Czyli Pałka, ten, który się odgrażał mi tak, że będzie ze mną jeździł, bo wie, gdzie kurwa jestem. Łysy... A właśnie, no, to przechodzimy po kolei. No i miałem za mną jeździć, miałem kurwa mnie wjeżdżać we mnie, no i jeżeli chcę, no to możemy się skrzyżować rękawice w klatce. No. Norman Park, zacznijmy od, a w ogóle stary, dobrze, bo udało ci się nie być pierwszym, który ma 0-2 na Stadionie Narodowym, nie? No, tak, no i Norman też ma 1-1 teraz. Tak, no. Norman też ma, no i właśnie, mi się wydaje, że to jest naturalne starcie, no, które musi teraz się odbyć. Oczywiście, że tak. No kurwa, oczywiście, że no, ale w MMA ciężko będzie, co? Zawsze jest ciężko. To, powiem tak, walka w klatce to nie jest robienie wywiadów. Robienie wywiadów jest o wiele łatwiejsze. No jest, no. Jest. Chociaż ty, nie zawsze, stary, są takie ananaski, z którymi wywiady się robi mega ciężko. Tak, bardzo. Masz kogoś takiego? No, Paweł Tyburski raz mi nie przyjechał na wywiad. Tak? No. A mi też w sumie. Ale uratował Meduza, Medi pozdro, kurwa. Dzwonię do niego rano, w ogóle mówię, ty, no ja już tutaj od pół godziny czekam. O kurwa, ty, bo ja nie, ja jestem chory dzisiaj. Paweł zalatany człowiek. A ja wiem, że jest zalatany i no jakby no ciężko mi kurwa wiedzieć. Ale jechaliśmy z Gulim kurwa ze Śląska prawie 4 godziny do niego, tak? No, a no tak, bo wyjdziecie od siebie. Ale na szczęście uratował sytuację. Słuchaj, no i dobra, kolejny. I tu ja bym bardziej optował za tym pojedynkiem.
Norbert Daszkiewicz, tu jest konflikt, absolutnie, tu są wyzwiska. No obiecał, że będziemy jeździł za mną, bo mówi, wiem gdzie kurwa będziesz, wiem gdzie jesteś, będę kurwa w ciebie wjeżdżał, kurwa. No gangsterka się odpaliła mocno tam, nie? No ale starcie w jakiej formule? Też MMA chyba, co? Gangsterem nie jestem, więc zapraszam do klatki, Fabio MMA. Może być MMA, cokolwiek. Ale oglądałeś film? Będzie mi grał kurwa nogę od pierwszej rundy, nie? Tak uważasz? To jest. Znaczy to jest, nie, no nie, zapasior. Nie. Tak, ale mówię, mogę kurwa ich nie lubić wszystkich, tak, ale mówię, no wiem, że nie będzie lekko. Nie będzie lekko na pewno. Ale kurwa, to ma być lekko, kurwa? To nie ma być lekko, kurwa. Jesteś gladiatorem. To jest, kurwa, ma być ciężko, kurwa. Ma się kreflać, mają padać, raz on, raz ja. Dlatego się to robi, to jest, kurwa, piękne. Ja sobie wyszedłem, robiliśmy rozgrzewkę i trenerzy mówią, kurwa, poparcie, pamiętaj o wszystkich założeniach, które robiliśmy, ale sobie pomyślałem, czy to, kurwa, o to chodzi? Czy w Freak Fightach, czy w MMA o to chodzi? Chodzi chyba o to, żeby wyjść, kurwa, i dać się wszystko. Mhm. Nie myślę, że to zrobiliśmy dzisiaj. Obaj zrobiliście Filip. To, ale zaskoczył cię Filip, czy nie? No zaskoczył mnie, że mnie zdokdownował, kurwa. Myślisz, że to było, kurwa, ustawione? Słuchaj, no nie wiem. Myślisz, że to było, kurwa, ustawione? To nie było, kurwa. Mocno bił? Wiesz co? Bardziej nie widziałem po prostu tego czasu, nie? No bo zawsze się nie widzi czasów tych knockdownujących, no nie? Myślę, że ja jednak trafiłem go mocniej. Potem. Bo to chyba w pierwszej kolejnej wymianie ja go zdokdownowałem i to mocniej, tak? Słuchaj, no i dobra, ale ty wziąłeś w ogóle tego chłopaka do siebie do narożnika, czy nie? Wziąłem. Tak? Spoko, ziomeczek. I co, przegadaliście sobie tam kilka spraw, czy jak? Ja nie miałem nic z nim do przegadania, po prostu żal mi się go zrobiło i stwierdziłem, że no kurwa, ktoś musi to wyprostować. Tak ja powiedziałem, myślałem, że Paweł Tyburski, kurwa, który był przeciwnikiem Normana, on powinien to zrobić. On powiedział, jak mi dasz 25 koła, to kurwa, to możesz do mnie przyjść. No ja mówię, no to chuj, no to chodzi o mnie za darmo, jeżeli Fame pozwoli do dodatkowy narożnik, no to za darmo, no, wezmę cię. No i wziąłem i spoko, ziomek się okazał, no. Spoko, ziom. No. Mamy ile? Młody? Dobra, no to ciągniemy. No to, znaczy nie, no to ja mam do ciebie pytanie, co teraz, Marcin, co teraz? Gala Fame 23, już niedługo. Czy chciałbyś wystąpić tam, czy chciałbyś, nie wiem, skupić się teraz na czymś innym, jak to wygląda? Generalnie planowałem wakacje, kilka dni na wakacje z moją córką, ale jej matka się nie zgodziła, żebym ją zabrał, więc... Więc co, Marcin, kurwa? Łap to, kurwa. To spokojnie. Odbiło. Ja tylko też rzuciłem do młodego butelkę, bo marudził, że się leści. Ja za kilka dni na urlop. Zresztą chciałem pozdrowić Reda, bo Red mi wynajął fajny apartament w Chorwacji. O. Bo Red, raper, no tak, Red, nie? Ja Red. Zawodnikiem ma też, nie? Pozdro Red. No ja jadę sobie parę dni odpocząć, ale też mam zamiar tam trenować. No. Nie chcę tracić formy. Nie chcę tracić formy, bo mówię, no jestem gotowy na kolejne wyzwania. Pałka. Chodzi z tej wagi, Pałka, Szuli albo Łysy. Szuli? No bo też mnie wyzywał dzisiaj, kurwa, do walki. Dzisiaj? No. Dlaczego? Mam nadzieję, że po tym knockdownie, który się dostałem, jeszcze więcej sobie będę chciał ze mną walczyć. Ale w sumie to może było ci trochę potrzebne, mam co? Mam nadzieję, kurwa. Mhm. Mamy ile? Kończymy, Marcin. Bardzo fajnie, że to wyglądało. Zajebiście. Pozdro. Trzymajcie się, na razie. Cześć.